Cześć wszystkim, z tej strony Senmo. Chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o tym, jak wygląda praca w studiu Kiełkun od Kieł Kuchni. Przyjrzymy się, jak członkowie naszego studia robią wszystko, żebyście mogli grać w gry i w języku polskim. Wydawać by się mogło, że spolszczanie gier to praca tylko dla tłumaczy, jednak nic bardziej mylnego. Równie bardzo potrzebni są nam graficy, korektorzy, testerzy, montażyści, jak i technicy. W zasadzie to właśnie dzięki technikom nasza praca jest w ogóle możliwa. To oni za pomocą czarnej magii i okultyzmu wygrzebują z gier teksty, grafiki, filmy i dźwięki, które musimy przetłumaczyć. Jednak to nie koniec ich pracy. Kiedy wszystkie elementy są już przetłumaczone, muszą oni znaleźć sposób, by na nowo umieścić je w grze. Co ciekawe, ten proces jest często trudniejszy od samego wydobycia zasobów. Następnie pracę przejmują tłumacze, których zadaniem jest jak najlepiej oddać sens oryginalnego tekstu w naszym rodzimym języku. Sprawdźmy, jak to wygląda na przykładzie z Omori. Na warsztat weźmiemy fragment sceny z grą wchowanego. Oryginalny skrypt wygląda następująco. Zauważcie, jak wiele dziwnych symboli znajduje się w tekście. To są tagi, które odpowiadają za to, w jaki sposób tekst jest wyświetlany w grze. Na przykład ten mówi grze, że dana wypowiedź należy do Berli. Po przetłumaczeniu wygląda następująco. Jednak to nie koniec prac nad tekstem. Teraz musi przejść on przez ręce korektora. Korekta jest zadaniem bardzo misternym i niezwykle potrzebnym. To właśnie zadaniem korektora jest poprawianie drobnych błędów, które mogły się wkraść podczas procesu tłumaczenia. Korektor musi doskonale znać zasady polskiej interpunkcji, składni i ortografii. Czasami sprawdza też wierność tłumaczenia z oryginałem w języku obcym, który ma do pewnego stopnia opanowany, dlatego jego praca jest bardzo wymagająca. Zmieńmy teraz nieco temat i przyjrzyjmy się pracy grafików. Oddaję głos Yuki. Hejka, z tej strony Yuki. Z Studia Kiełkun moją działką jest edycja grafik. Pokażę Wam, jak wygląda ten proces na przykładzie plakatu z Corpse Party. W taki sposób wygląda grafika oryginalna. Żeby ją przetłumaczyć, w pierwszej kolejności musimy usunąć oryginalny japoński napis. Nie należy to do najłatwiejszych zadań, ponieważ trzeba zachować oryginalną teksturę papieru. Kiedy grafika jest już wyczyszczona, można nanieść na nią polskie tłumaczenie tekstu. Należy zwrócić uwagę na to, by napis utrzymany był w podobnym stylu do oryginału. W zasadzie praca grafika i montażysty są do siebie łudząco podobne, jednak tymi drugimi zajmuje się Oskar, który już za chwilę Wam zdradzi tajemnicę montażu. Siema, tu Oskar. Jak Yuki wspomniała, montowanie filmów jest dość podobne do edycji grafik, z jednym wyjątkiem – filmy się ruszają. Ja na tapet wezmę fragment filmu pochodzącego z Yapiseiko, który w oryginale wygląda tak. Żeby odtworzyć planszę tytułową, musiałem na początku usunąć istniejący napis. Żeby to zrobić, wykorzystałem fakt, że na kilka klatek widoczny jest wodospad bez napisu. Kolejnym krokiem było jak najwierniejsze odwzorowanie napisu. Na koniec zostało mi tylko dodać odpowiednie efekty, aby tekst nie odstawał stylem od oryginału. To tyle z mojej strony, oddaję głos do studia. Przyszła pora na testerów. Ich rolą jest znajdywanie błędów, które nie zostały do tego momentu wyłapane. Przykładowo niektóre z nich powstają przez brak kontekstu albo błędne zrozumienie scen w grze. W ten sposób upewniamy się, że nasze spolszczenia będą jak najbardziej spójne i przyjemne w odbiorze. Nie wspomniałam jeszcze o jednej grupce ludzi, która bierze udział w tworzeniu tłumaczeń. Są to aktorzy głosowi i wokaliści. To utalentowane osoby spoza zespołu, które dzięki swojej uprzejmości użyczyły głosu naszym projektom. Między innymi dzięki nim nasze spolszczenia ożywają i pozwalają Wam w pełni zanurzyć się w świecie gry. Co to w ogóle znaczy to zdanie? Nasze tłumaczenia zawsze będą dostępne za darmo, więc jeśli lubicie grać po polsku z naszymi spolszczeniami, możecie wesprzeć nas przez PayPal lub Buy Coffee. Gdyby każdy z Was, kto obejrzy ten film, wpłacił nawet symboliczne 5 zł, pomogłoby nam to w rozwoju i poszerzyło nasze możliwości. Linki do tych platform znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Liczymy na Wasze wsparcie. Dla wszystkich darczyńców przygotowany mamy specjalny kanał na naszym serwerze Discord, gdzie dzielimy się aktywnie progresem tłumaczenia i udostępniamy inne zakulisowe materiały. To by było na tyle w tym filmie. Dziękujemy za obejrzenie materiału. W międzyczasie wracamy do tłumaczenia gier, żebyście mogli cieszyć się nimi po polsku. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia! Kurwa, jak się mówi do zobaczenia? Jak ja mam to zaakcentować?